24h.pl. Dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Męcinka na 2018 rok. Na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Dochody budżetu gminy w wysokości 25 882 023,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28 910 210,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki bieżące 19 591 513,60 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 9 318 696,90 zł. Paragraf trzeci. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 028 187 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i emisji obligacji w kwocie 1 278 300 zł. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 249 887 zł. Oraz rozchody budżetu w kwocie 2 221 700 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Ustala się plan wydatków majątkowych na kwotę 9 318 696 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 5. Ustala się wysokość udzielonych dotacji z budżetu gminy Męcinka oraz wkład na Państwowy Fundusz Celowy w kwocie 628 337 zł 82 grosze zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 6. Tworzy się rezerwę w wysokości 317 tysięcy zł, z tego rezerwa ogólna budżetu 250 tysięcy zł, rezerwa celowa w kwocie 67 tysięcy zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Paragraf 7. Ustala się plan przychodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek oświaty na kwotę 210 tysięcy 600 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. Z tego dla Zespołu Szkół w Męcince 105 500 zł, dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowicach 105 100 zł. Paragraf 8. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 525 791 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 i wydatki w kwocie 4 525 791 zł zgodnie z załącznikiem 7a związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Paragraf 9. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 tysięcy zł. Ustala się wydatki w kwocie 70 tysięcy zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 10. Ustala się plan dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 tysięcy zł oraz wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie 520 tysięcy zł zgodnie z załącznikiem nr 9. Paragraf 11. Ustala się wydatki na potrzeby rad sołeckich związane z realizacją zadań z zakresu kultury w kwocie 29 424 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Paragraf 12. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 274 150 zł 38 groszy zgodnie z załącznikiem nr 11. Paragraf 13. Ustala się plan wydatków w kwocie 1 390 500 zł na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 12. Paragraf 14. Ustala się plan wydatków budżetu obywatelskiego na kwotę 140 tysięcy zł zgodnie z załącznikiem nr 13. Paragraf 15. Ustala się plan dochodów na kwotę 595 tysięcy zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na kwotę 595 tysięcy zł jak w załączniku nr 14. Paragraf 16. Ustala się plan wydatków w wysokości 3 230 765 zł 50 groszy na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich zgodnie z załącznikiem nr 15. Paragraf 17. Ustala się limit na zaciąganie kredytów i pożyczek długoterminowych
oraz emisji obligacji do kwoty 3 749 887 zł. To jest pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 990 432 zł. Pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska do kwoty 759 455 zł. Oraz emisji obligacji do kwoty 2 milionów zł. Ustala się limit na finansowanie w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4 milionów zł. Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na zadania inwestycyjne w granicach działu klasyfikacji budżetowej. Przekazywanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej. Lokowania wolnych środków w trakcie realizacji budżetu na rachunkach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Paragraf 19. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Uchwała nr 2396 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Męcinka projekcie uchwały budżetowej gminy na 2018 rok. Na podstawie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz ustawy o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Wydaje się opinię pozytywną o przedłożonym przez wójta gminy Męcinka projekcie uchwały budżetowej gminy na 2018 rok. Uzasadnienie. Z artykułu 233 ustawy o finansach publicznych wynika, że sporządzenie projektu uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z wymogami artykułu 238 projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi zarząd jednostki przedstawia Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Stosownie do powołanego wyżej przepisu Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu w dniu 15 listopada 2017 otrzymała projekt budżetu gminy Męcinka na 2018 rok na podstawie zarządzenia wójta gminy nr 68 na 2017 z dnia 14 listopada 2017 roku. Badając przedłożony projekt uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem skład orzekający stwierdził, że projekt uchwały co do zasady spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. W odniesieniu do merytorycznej i formalnej poprawności projektu uchwały budżetowej skład orzekający stwierdził również, że w paragrafie 17 projektu uchwały budżetowej ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganej kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji bez wskazania ich przeznaczenia. Treść wskazanej regulacji powinna być stosowna do artykułu 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Biorąc powyższe pod uwagę skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił jak w sentencji. Wydając niniejszą opinię skład ocenił przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2018 rok na podstawie kryterium zgodności z prawem. Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w ciągu 14 dni od daty doręczenia uchwały. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego magister Aneta Kielia. Dziękuję. Wójt się nie odwoływał, opinia była pozytywna. Dziękuję panu skarbnikowi za czytanie opinii. Teraz proszę przewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej Oświaty i Spraw Społecznych Janusza Wasilko o czytanie ostatecznej opinii w sprawie projektu budżetu. Proszę. Szanowni Państwo, przedstawię Państwu opinię Komisji Budżetowej, Budżetowo-Finansowej Oświaty i Spraw Społecznych. Na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2017 roku wójt Mirosław Brzozowski przedstawił i uzasadnił główne założenia budżetu gminy na 2018 rok. Komisja dokonała szczegółowej analizy przedstawionego projektu oraz wysłuchała dodatkowych wyjaśnień wójta i skarbnika gminy. Budżet gminy na 2018 rok zakłada dochody w wysokości 25 882 023 zł i 50 groszy. Wydatki w wysokości 28 910 210 zł i 50 groszy. Deficyt budżetu w wysokości
3 028 187 zł. Jest to budżet bardzo ambitny, zakładający realizację zadań inwestycyjnych na kwotę ponad 9 320 000 zł, co zdecydowanie poprawi warunki życia mieszkańców gminy. Projekt budżetu na 2018 rok zapewnia środki na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz realizację zadań własnych gminy. W budżecie zaplanowano rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 67 000 zł oraz rezerwę ogólną na nieprzewidziane wypadki w wysokości 250 000 zł. Przedstawiony budżet zakłada kwotę 274 150 zł na realizację funduszu sołeckiego, 140 000 na budżet obywatelski oraz środki na potrzeby rad sołeckich w wysokości 29 424 zł. W 2018 roku planowana jest spłata pożyczek i wypłat obligacji na kwotę 2 221 700 zł. Oraz zaciągnięcie nowych pożyczek i emisji obligacji na kwotę 3 749 887 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku planowane jest na poziomie 7 099 087 zł, co w przeliczeniu do planowanej dochody wynosi 27,43%. Zdanie komisji jest to zadłużenie bezpieczne. W związku z powyższym komisja jednogłośnie wydała opinię pozytywną o projekcie budżetu gminy na 2018 rok. Nadmieniam, że poszczególne komisje rady nie wniosły uwag do przedstawionego projektu budżetu gminy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu przewodniczącemu o czytanie stanowiska. Proszę o czytanie stanowiska wójta w sprawie opinii Komisji Budżetowo-Finansowej, Oświaty i Spraw Społecznych i w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wrocławiu. Pan skarbnik? Tak. Proszę. Męcinka, 28.12.2017. Stanowisko wójta w sprawie opinii Komisji Budżetowo-Finansowej, Oświaty, Spraw Społecznych do projektu budżetu gminy na 2018 rok oraz opinii składu orzekającej RIO o projekcie budżetu na 2018 rok. 5 grudnia 2017 Komisja Budżetowo-Finansowa pozytywnie oceniła projekt budżetu gminy Męcinka na 2018 rok, nie zgłaszając formalnych wniosków do wójta o dokonanie zmiany. W dniu 15 grudnia 2017 roku skład orzekający RIO wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez wójta gminy Męcinka w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok. W związku z powyższym nie wnoszę uwag do przedstawionej opinii komisji oraz uchwały składu orzekającego RIO we Wrocławiu. Podpisał Mirosław Brzozowski, wójt gminy Męcinka. Przystępujemy do teraz do głosowania na projekt uchwały budżetowej. Kto z państwa rady jest za uchwaleniem budżetu gminy Święcinka na 2018 rok? Proszę rękę do góry. Dziękuję. Stwierdzam, rada gminy Męcinka przy 13 głosach za uchwaliła budżet gminy Męcinka na 2018 rok.